Jedną z fajnych spraw, którą zauważyłem właśnie niedawno, przed chwilą, to jest parapet. Parapet. Co możemy o nim powiedzieć? Po prostu ktoś chce jak najbardziej, żeby to było w naturze, naturalnie. Czyli permakultura. Są już położone, widzę, kartoniki. Tutaj już jest drzewko na rozłożenie, żeby była próchniczka. Później na pewno nasypie się po prostu ziemi i można już uprawiać na przykład kwiatuszki, które rosną przeważnie na naszych parapecikach i duszą się w tak zwanych doniczkach. A tutaj już wszystko jest zrobione. Żadnej doniczki, wszystko w naturalnie. Może i ktoś od tej strony będzie hodował pomidorki. Tutaj mają ciepełko, bo jest kaloryferek. Tutaj mają światełko, bo jest okienko. Troszeczkę się uchyli, mają świeże powietrze. Idealne warunki w permakulturze. Polecam taką hodowlę pomidorków na parapecie, bądź też innych kwiatuszków, które upiększą nam pokoik. Oprócz malowania, oczywiście. Zwróćmy uwagę, oto następny parapecik w permakulturze. Tutaj jeszcze nie ma próchniczki, nie ma ziemi, kompościku, ale już jest ładnie naszykowany. Oczywiście tutaj należy troszkę próchniczki dać, troszkę kompościku, jakiejś ziemi próchniczej również i można sobie sadzić elegancko warzywka, kwiatuszki. Tylko co my tu możemy sadzić? Jeżeli za oknem jest bananowiec, który niedługo już będzie owocował, więc może i mandarynki tutaj będą rosły. Tak, to jest bardzo dobry permakulturowy sposób na upiększenie domu. Na własne warzywka, mandarynki, może pomarańcze, cytrynkę, winogronka. Różne, różne, przeróżniste. Pomysł jest, powiem wam, światowej klasy nowością. Permakultura na parapecie. Polecam, polecam.